Tego było już za wiele. Ten zegar chyba się zatrzymał, pomyślał Patryk, śledząc ruch wskazówki minutowej. Miał wrażenie, że lekcja trwa wieki. Tymczasem pani Cichocka przez ostatnie czterdzieści minut dwoiła się i troiła, żeby wyjaśnić klasie szóstej D, w jaki sposób dzieli się ułamki zwykłe. Patrykowi wydawało się to dość skomplikowane. Zwłaszcza, że o tej porze zależało mu przede wszystkim na tym, żeby zjeść obiad. Czy są pytania do tego tematu? Zapytała pani Cichocka. W klasie zapanowała cisza. Pani Cichocka rozejrzała się po sali. Patryk właściwie miał kilka pytań, ale słysząc tę głuchą ciszę, nie odważył się pisnąć ani słowa. Jeśli nie, to przechodzę do pracy domowej, powiedziała nauczycielka. Proszę w domu zrobić zadania od 5 do 17 z zeszytu ćwiczeń. Patryk był trochę zaskoczony ilością pracy domowej. Była to jego pierwsza matematyka w nowej klasie. W poprzedniej szkole nie dostawał tyle do zrobienia w domu. Nawet nie był pewny, czy w jego starej książce do matematyki było aż 17 zadań pod każdym tematem. No, ale cóż, nie pozostawało mu nic innego niż odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W końcu od dawna wiedział, że przyjdzie taki dzień, gdy będzie musiał zmienić szkołę. Była to tylko kwestia czasu, gdyż jego rodzice od dawna planowali przeprowadzkę do nowego domu. Patryk był na to przygotowany. Wielokrotnie jeździł statą na budowę, spacerował po okolicy i poznawał sąsiadów. Tomek, ona zawsze zadaje tyle na zadanie? zapytał Patryk swojego kolegę z ławki. Zadaje sporo, ale połowa tych zadań to tylko jedno działanie do zrobienia, więc do ogarnięcia. Była to pocieszająca wiadomość. Matma nie była najmocniejszą stroną Patryka. Gdy rozległ się dźwięk dzwonka, wszyscy zaczęli pakować się do wyjścia. W pewnym momencie Tomek zauważył, że Patryk ma problem z zamknięciem plecaka. Podszedł bliżej i zobaczył, że w suwak wplątał mu się jakiś materiał. Czekaj, pomogę ci. Chyba to zielone przeszkadza. Możesz to wyjąć? Przez chwilę razem majstrowali przy zamku, aż w końcu kawałek zielonego materiału dał za wygraną i pozwolił zapiąć plecak. Dzięki za pomoc, powiedział Patryk. Spoko. Ale po co nosisz w plecaku tę zieloną szmatę? Patryk poczuł, że robi mu się gorąco, a na jego policzkach pojawiają się rumieńce. Zirytowały go słowa kolegi, gdyż wcale nie była to szmata, tylko porządny kawałek bawełnianego materiału. A jednocześnie ogarnął go wstyd. Nie czuł się jeszcze zbyt pewnie w kontakcie z nowym kolegą, dlatego postanowił nie mówić prawdy, tylko zmienić temat. Nie pamiętam, do czegoś to chyba było kiedyś potrzebne. O której jest następna lekcja? Można już iść na obiad? Można. Teraz jest 15 minut przerwy. Ja idę pod salę. Jakbyś nie mógł trafić, to dzwoń. Spoko, stołówkę już znalazłem. Odrzekł Patryk i ruszył w stronę wyjścia. Następną lekcją była plastyka. Patryk był jej bardzo ciekawy, gdyż w poprzedniej szkole był to jego ulubiony przedmiot. Prowadziła go nauczycielka, która zawsze wymyślała niebanalne tematy lekcji. Ponadto była wielką pasjonatką projektowania ubrań, kostiumolożką i główną krawcową w miejscowym teatrze. W starej szkole Patryka prowadziła kółko projektowania, na które przychodziły tłumy. Zarażała swoją pasją, potrafiła nauczyć szyć każdego. Patryk, tak jak większość jego kolegów i koleżanek, również chodził na to kółko i całkiem nieźle opanował sztukę szycia. Zastanawiał się, czy w nowej szkole będzie miał okazję rozwijać swoją pasję. Gdy zadzwonił dzwonek, do sali wszedł nauczyciel, niosąc w rękach odtwarzacz CD czy to na pewno lekcja plastyki zastanawiał się Patryk klasa szósta D. Czy ktoś ma pomysł, jak można przedstawić słyszaną muzykę? zapytał nauczyciel. Zapisać w nutach, zanucić, zagrać na instrumencie, odpowiadali uczniowie. Zgadza się? Jak jeszcze? nie odpuszczał nauczyciel. W końcu ktoś z klasy wykrzyknął: Dyrygent może pokazać ruchem. Czy tylko dyrygent może ruchem pokazać muzykę? dopytywał nauczyciel. Patryka zaintrygowała ta dyskusja. Nie spodziewał się takiej plastyki, na której mówi się o muzyce. Każdy może. Świetnie, dokładnie tak. A jak to się nazywa? W sali zapanowała cisza. Większość uczniów miała pustkę w głowie. O co mu może chodzić? Jak się co nazywa? Wreszcie ktoś doznał olśnienia. To taniec jest przecież nauczyciel przyznał rację. W klasie zrobił się szum, padały różne komentarze. No tak, nie dało się prościej zapytać. Patryka coraz bardziej ciekawił ten temat. Dyskusja na temat sposobów prezentowania muzyki trwała jeszcze chwilę. Nauczyciel puszczał fragmenty utworów i kazał pokazywać je gestem, miną lub kartką papieru. Było bardzo śmiesznie. Pokazywał również animacje stworzone przez różnych artystów specjalnie do utworów muzycznych. W końcu powiedział. Klasa 6D. Wiemy już, że muzykę można przedstawić na wiele różnych sposobów. Za chwilę usłyszycie pewien utwór. Waszym zadaniem będzie przygotowanie projektu, w którym w dowolny sposób zaprezentujecie usłyszaną melodię. Liczę na oryginalne pomysły. Możecie nagrać film, wykorzystać dowolne materiały plastyczne, grafikę komputerową. Cokolwiek przyjdzie wam do głowy. Ale czat. Pomyślał Patryk, a w jego głowie od razu powstał plan. Oczywiście, wykorzysta swoją umiejętność szycia. Wyszyje jakiś wzór, połączy kilka skrawków materiału, a do tego będzie miał świetną okazję, aby podzielić się z klasą swoją pasją. Patryk od razu zabrał się za projekt pracy. W czasie lekcji nauczyciel podchodził do każdego ucznia, dopytywał o pomysły, sugerował poprawki. Gdy podszedł do Patryka, powiedział tylko, Odkąd uczę w szkole, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jestem niezmiernie ciekaw Twojej pracy. Gdy zbliżał się koniec lekcji, wszyscy już mieli plan w głowie. Nauczyciel zapowiedział, że na kolejnej plastyce będą realizować swoje projekty i kazał wszystkim przynieść potrzebne materiały. Dwa tygodnie później wszystkie prace były już gotowe. W tym czasie wiele osób dopytywało Patryka o to, kto nauczył go szyć. Patryk chętnie opowiadał o swojej pasji i byłej nauczycielce. Czuł, że koledzy i koleżanki z zainteresowaniem, a nieraz nawet z podziwem podchodzą do jego pracy. W czasie lekcji nauczyciel od plastyki zapraszał wybranych uczniów do prezentacji swoich dzieł. Wybrał również Patryka, który opowiedział klasie o tym, skąd wziął się jego pomysł, dlaczego wybrał tę technikę, co jest ważne w pracy z materiałami, igłami i nićmi. Na koniec nauczyciel zapytał o to, gdzie jeszcze przydaje mu się ta umiejętność. Wtedy Patryk wyciągnął z plecaka książkę owiniętą w materiałową okładkę. To wyraźnie zainteresowało całą klasę. Ty, Patryk, ja nie wiedziałem, że ten zielony materiał, co ci się w plecaku plątał, może być do czegoś potrzebny, powiedział Tomek na przerwie. Wtem podeszła do niego grupa dziewczyn z klasy. Patryk, dużo masz takich materiałów w domu? zapytała Majka. No, trochę tego mam, odpowiedział Patryk z uśmiechem. Super, a pokażesz jeszcze raz tę książkę w czarnej okładce z polaru? dopytywała Wiktoria. Patryk wyjął z plecaka książkę. — Jaka super! Ale milutka! Jaka podusia! Sweet! — komentowały dziewczyny jedna przez drugą. Tomek patrzył z boku na to wszystko. Irytowały go zachwyty dziewczyn, które dobiegały z nadzwykłej książki. Jednocześnie dziwił się, że Patryk ma do tego cierpliwość. Poczekał jeszcze chwilę, ale widząc, że z zachwytą nie ma końca, powiedział do Patryka. — Idę na boisko. Jak się uwolnisz, to przyjdź. Ale dziewczyny wcale nie zamierzały szybko oddać książki. — Patryk, a gdybym ci przyniosła taki różowy, mięciutki materiał, to uszyłbyś mi okładkę na zeszyt? — zapytała Ela. — Jasne — zgodził się Patryk, lecz po chwili zaczął trochę żałować swojej szybkiej reakcji. — A dla mnie też byś uszył. Mam taki czarny szalik z srebrne kropki — powiedziała Majka. — A mnie taki w serduszka. — A dla mnie z dżinsu. Dasz radę? — Ja też ci przyniosę. Szyjesz? Mnie też! nalegały dziewczyny. A, no dobra, zobaczę, co przyniesiecie i dam znać, powiedział Patryk i zabrał książkę. Naprawdę miał już ochotę pograć w piłkę na boisku. Na boisku czekali już chłopcy z klasy. O, idzie krawiec! zawołał Tomek. Jak tam, dały ci spokój? No, dobra, grajmy dalej, bo zaraz będzie dzwonek. W kolejnych dniach coraz więcej osób zaczęło mówić na Patryka, krawiec. Nie przeszkadzało mu to, a nawet był dumny ze swojej nowej ksywki. Koleżanki i koledzy zaczęli przynosić materiały, a on ściągał miary z najróżniejszych książek, zeszytów, pamiętników i notesów i oddawał gotowe okładki zamawiającym. W pewnym momencie miał już tak dużo zamówień i próbek materiału, że zaczął się gubić w tym komu, co ma uszyć. Nie miał wyjścia, musiał zacząć ograniczać zamówienia. Nie wszystkim się to podobało, ale Patryk starał się być sprawiedliwy. Pewnego dnia, gdy Krzysiek przyniósł mu kolejny kawałek materiału do uszycia okładki, Patryk powiedział — Stary, nie dam rady teraz. Mam mnóstwo zamówień. Materiały nie mieszczą mi się w plecaku. Już mi się miesza kto co chciał. — Krawiec, bądź kolegą. Dziewczynom nie odmawiasz. — Czasem odmawiam, ale serio się nie wyrabiam. Poza tym, tobie już kiedyś uszyłem, a są tacy, którzy jeszcze nic nie dostali. Zrozum mnie. A ty nie możesz mnie zrozumieć? Cały wieczór błagałem siochę, żeby mi oddała tę starą bluzę na okładkę do książki. Muszę teraz za nią gary zmywać. Krzysiek, poczekaj, z tydzień lub dwa. Jak uszyję to, co już obiecałem, będziesz następny w kolejce. Wiesz co, krawiec, jeśli to taki problem, to bez łaski. Odpowiedział niezadowolony Krzysiek, odwrócił się i odszedł. Patrykowi zrobiło się niezręcznie. Nie lubił odmawiać ludziom, ale kolejnej pracy nie mógł już na siebie wziąć. Jak się trochę obrobię z pozostałymi zamówieniami, to sam pójdę do Krzyśka po ten materiał, pomyślał. Kilka dni później, gdy oddawał okładkę Wiktorii, ta jak zwykle miała mnóstwo pytań zatrzymała go na przerwie opowiadając o swoich przemyśleniach, wnioskach i spostrzeżeniach związanych z krawiectwem. Patryk nie chciał jej zbywać. Wiktoria była dla niego miła, ale miał ochotę pograć z chłopakami w piłkę. Wiesz, moim zdaniem to jest super, że chłopak potrafi szyć. No co ty? W mojej starej szkole większość chłopaków i dziewczyn potrafiła. Nasza nauczycielka od plastyki uważała, że dla szycia płeć nie ma znaczenia. Mówiąc to, Patryk rozejrzał się dookoła, szukając kolegów. Miał nadzieję, że któryś z nich go zawoła i będzie miał dobry pretekst, żeby pożegnać się z Wiktorią i pójść na boisko. Akurat przechodził korytarzem krzysiek. Patryk machnął do niego ręką, licząc na ratunek, ale ten zatrzymał się na chwilę, zrobił dziwną minę, odwrócił się na pięcie i poszedł dalej, przyspieszając kroku. Patryka bardzo zdziwiło to zachowanie. O co mu chodzi? pomyślał. Tymczasem Krzysiek szybko dotarł na boisko i podszedł do Tomka. Stary, ty słyszałeś, że dla krawca płeć nie ma znaczenia? Żartujesz! zapytał Tomek, który był już nieco zniecierpliwiony czekaniem na Patryka. No serio, mówię ci, właśnie wychodziłem z klasy, patrzę. Stoi krawiec i gada z Wiktorią. To znaczy, ona mu coś nawija. Już miałem podejść i zagadać, czy idzie z nami pograć, podchodzę bliżej, a on jej mówi, że. płeć nie ma znaczenia. No serio. Ale jak to nie ma znaczenia? Co on gada w ogóle? Zdziwił się Tomek. Baba to baba, facet to facet. My gramy w piłkę, a one gadają z przyjaciółkami. To niby nie ma znaczenia? Chyba coś źle usłyszałeś. No, ja też tego nie ogarniam, ale słyszałem wyraźnie. No ale wiesz, z nim serio jest coś nie tak. Dla dziewczyn zawsze ma czas, potrafi gadać z nimi całą przerwę, szyje sobie wieczorami na maszynie. Widziałeś kiedyś faceta, który tak robi? O czym gadacie? Zapytał Janek, który właśnie wszedł na boisko. Podobno krawcowi nie zależy na tym, jaką ma płeć, powiedział Tomek. Krzysiek słyszał, jak krawiec coś takiego gadał do wiktorii. Stary, ja nie wiem, czy mu zależy, czy nie, ale powiem wam jedno. Cała szkoła nagle rzuciła się na te okładki. Już nie można normalnej książki z plecaka wyjąć, bo tylko słychać: A, mi krawiec zrobił taką, a pokaż, jaką ty masz. A ja mu zaniosłam materiał na różową w kucyki. A ja będę miał z logo Manchesteru! skrzywił się Janek. Krzysiek widząc, że ma w Janku sojusznika, szybko podjął temat. No dokładnie. W ogóle te okładki są bez sensu. Laski to bym jeszcze zrozumiał. One lubią, jak coś jest milutkie i różowe, ale dla chłopaków to obciach mieć taką szmatę na książce. W ogóle całe to szycie to zajęcie dla bab. To co myślicie, że krawiec mógłby być dziewczyną? Zapytał wyraźnie zaintrygowany Janek. Może był, może jest, tylko wygląda jak chłopak. Może dlatego zmienił szkołę. To by się zgadzało. Musiał ją zmienić, bo tam odkryli, kim jest naprawdę. Krzysiek snuł swoje domysły. Chłopaki, chyba przeginacie, zaprotestował Tomek. Dalej gramy, bo przerwa się skończy. Nie czekamy na krawca. Ani na krawcową! zaśmiał się Janek. I wszyscy trzej zaczęli grać w piłkę. Kolejny dzień w szkole rozpoczynał się od WF-u. Patryk wszedł do szkoły i skierował się do szatni przy sali gimnastycznej. W drzwiach spotkał się z Jankiem, który był już przebrany i wychodził na boisko. – Te, damska jest obok! – powiedział do Patryka i pobiegł w stronę drzwi. Patryk zupełnie nie zrozumiał, o co mu chodziło. Stwierdził, że chyba coś źle usłyszał i poszedł się przebierać. W szatni zapadła cisza. Czuł na sobie spojrzenia innych chłopaków. Ale gdy tylko spoglądał w ich stronę, ci szybko odwracali wzrok. Ktoś coś szeptał. Patryk wyraźnie poczuł, że coś jest nie tak. Przebrał się szybko w strój i wyszedł na boisko. Tam kilka osób z jego klasy kopało do siebie piłkę. Podszedł do nich i chciał się przyłączyć, ale wtedy usłyszał głos za plecami. Patrycja, dziewczyny mają dziś wów na sali. Do mnie mówisz? Jestem krawiec, krzyknął oburzony Patryk. Kilka osób parsknęło śmiechem. Patryk zupełnie nie rozumiał tej sytuacji. Oj, krawcowa dzisiaj wstała lewą nogą, zaśmiał się ktoś z innej klasy. O co wam wszystkim chodzi? Co jest z wami nie tak? Dopytywał Patryk, szukając zrozumienia w oczach Tomka. Chyba z tobą jest, nie ten tego, zawołał głos za jego plecami. Dajcie mu spokój, chłopaki, powiedział nieśmiało Tomek. Dalej, grajmy mecz. Bo co, rozpłacze się jak dziewczyna? zawołał ktoś z tłumu. A może udowodni nam, że jest facetem? Patryk czuł, jak narasta w nim wybuchowa mieszanka wściekłości, smutku i żalu. Stał wśród osób, które jeszcze wczoraj nazywały go krawcem, grały z nim w piłkę i szanowały, a dziś miał wrażenie, że wszyscy są przeciwko niemu. Słyszał śmiechy za plecami i komentarze, których zupełnie nie rozumiał. W pewnym momencie nie wytrzymał. Tego było już za wiele.